A to jest, proszę Państwa, Dzień z Republiką i rozpoczynamy od połączenia z Arturem Żakiem, Nowy Kurier Galicyjski. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, kłaniam się nisko z Lwowa. Dzisiaj 4 lipca, no i w naszej stacji od rana wspominamy Stanisława Żółkiewskiego, którego miasto idealne, czyli Żółkiew, jest dzisiaj na Ukrainie. Obawiam się, że to nie jest postać, którą, o której Ukraińcy słyszeli. A tak może nie do końca. Ja mam wrażenie, że w ostatnich latach postać hetmana Żółkiewskiego w jakimś stopniu wraca. Żółkiew zresztą dzięki pieniądzom, w dużej mierze pieniądzom polskiego podatnika, odzyskuje swoją świetność. I mam wrażenie, że zarówno historycy ukraińscy, jak i ludzie, którzy się zajmują historią tego miasta, coraz częściej nawiązują do właśnie założyciela, twórcy tej pięknej, niedaleko leżącej koło Lwowa miejscowości. No właśnie, piękne miasto, miał być taki Zamość, to niestety, ale wspaniała postać, wspaniały człowiek, warto, żebyśmy o nim pamiętali, a nie tylko o naszych klęskach. Bitwa pod Kłuszynem rozpoczęła się o 4 rano 4 lipca 1610 roku. 2500 husarzy ruszyło po kolei chorągwiami, no i na 10-krotnie liczniejszego przeciwnika. A my przechodzimy do wydarzeń dzisiejszych. Ukraina domaga się od Gruzji sprowadzenia Michaela Saakaszwilego. Tutaj podstawą prawną jest to, że jest on obywatelem Ukrainy. Tak, on jest zarówno obywatelem Gruzji, jak i Ukrainy. Oczywiście tam było to zawirowanie z tym, że go pozbawiono obywatelstwa ukraińskiego, a bardziej unieważniono nabycie przez niego obywatelstwa ukraińskiego. Niemniej jednak na drodze sądowej Michał Saakaszwili odwołał się od tej decyzji i jest nadal obywatelem Ukrainy. Faktycznie wczoraj była przyjmująca odezwa ze strony prezydenta. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy też wezwało na konsultację ambasadora Gruzji. Jest nawet pewne zalecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy, aby ambasador Gruzji udał się na konsultacje do Gruzji. To jest chyba jedno z ostrzejszych tego typu zachowań, jeżeli mówimy o dyplomacji. A faktycznie to, jak mogliśmy widzieć Saakaszwilego wczoraj na tych przyjmujących zdjęciach i wideo, zresztą to, które teraz widzowie telewizji mogą oglądać, no jest przerażające. Pytanie, jak w kraju europejskim, kraju, który ma aspiracje do bycia krajem cywilizowanym, w ten sposób można się zachowywać państwo, może w ten sposób traktować więźnia. I tutaj ja w ogóle abstrahuję się od tego, czy Saakaszwili jest winny, czy niewinny. No, niemniej jednak w ten sposób nie można traktować więźni. No to jest na pewno kwestia zemsty rosyjskiej. Przecież Saakaszwili to człowiek, który wspólnie z prezydentem Lechem Kaczyńskim powstrzymał inwazję rosyjską i zresztą wspólnie w tej odpieraniu tej inwazji wzięli również udział żołnierze i sprzęt z Ukrainy. To był taki wstęp do tego, co mamy dzisiaj. Tak, jak najbardziej to jest, panem redaktorem się w 100% zgodzę, że to jest zemsta rękoma rządu gruzińskiego, zemsta Rosjan. No faktycznie rząd gruziński wielokrotnie podczas tej fazy wojny ukraińsko-rosyjskiej no niestety wykazał się nadmierną łagodnością, jeżeli chodzi o współpracę z Rosją. No nie chciałbym tutaj innych, ostrzejszych słów zastosować. Rząd Gruzji twierdzi, że oni to robią tylko i wyłącznie dla dobra własnych obywateli, własnego państwa. Są legalnie wybranym demokratycznym rządem Gruzji, czego ja i myślę, że nikt inny nie neguje. No niestety zachowanie rządu gruzińskiego no odbiegają od tego, czego byśmy tutaj jako mieszkańcy, obywatele Ukrainy chcieli. No, to samo dotyczy Polski. Patrzymy się na te wpływy rosyjskie. One podobno w tym obszarze postradzieckim maleją. Tak, możemy to zauważyć na przykład na terenie Armenii. Armenia była
od praktycznie zawsze uważana za wiernego sojusznika Federacji Rosyjskiej. Federacja Rosyjska w jakim stopniu też gwarantowała bezpieczeństwo Armenii, przecież bazy wojskowe nadal stacjonują na terenie Armenii. Wiemy o żołnierzach rosyjskich, którzy stacjonują w Karabachu czy Arcachu, tak jak nazywają to miejsce sami Ormianie. Niemniej jednak Rosjanie w jakim stopniu osłabili to poparcie, jeżeli chodzi o Karabach czy też Arcach, mówiąc po ormiańsku. No i widzimy, że jednak rząd Armenii też w jakimś stopniu osłabił swoją przyjaźń dla Federacji Rosyjskiej. Nie jest zbyt aktywnym działaczem, jeżeli chodzi teraz o OTKB, czyli reformowanie OTKB i rozszerzanie kompetencji tego sojuszu. No nie wiem, ODKB, czyli to rosyjskie tak, NATO, które w zamierzeniu miało pomagać. Myśmy mieli w przededniu dosłownie ataku na Ukrainę w styczniu 2022 roku lądowanie rosyjskich desantowców w Kazachstanie i uśmierzenie gwałtowne buntów, które tam się odbywały, które przy okazji były powiązane ze zmianą władzy. No i teraz sam Kazachstan mówi, że sprawy rosyjskie to są wewnętrzne sprawy Rosji. No my Niemcy tutaj... No tak. Ormianie mają też bardzo podobne podejście, chociaż ostatnio mnie na przykład przeraziły zdjęcia i wideo, gdzie katolikos, czyli zwierzchnik kościoła ormiańskiego apostolskiego, a zaznaczę, że Armenia jest pierwszym krajem, które przyjęło chrześcijaństwo na poziomie państwowym jeszcze przed Rzymem, więc tradycje chrześcijańskie w Armenii są bardzo stare, ale niemniej jednak katolikos błogosławił ormiańskich ochotników, którzy wyruszali na wojnę na Ukrainę i to wyruszali walczyć po stronie rosyjskiej, więc to mnie też trochę tak no, zabolało, może nie zabolało, zdziwiło. No to w ogóle dziwi. Zaskakuje, przeraża ten rosyjski eksperyment społeczny polegający na tym, że tym ludziom, którzy są w ogromnych długach, pozbawieni jakiejkolwiek szansy życiowej, na najniższych pensjach, mówi się, że pójdziesz na zabijać Ukraińców, na takie safari, to możesz na tym zarobić, a jak przeżyjesz, to będziesz miał całkiem nieźle, a jak nie przeżyjesz, to twoja rodzina dostanie pieniądze. Tak, jak ja rozmawiam ze znajomymi ukraińskimi żołnierzami, którzy biorą udział w szturmach, to są żołnierze klasycznych brygad szturmowych, czyli ich głównym zajęciem jest szturmowanie, no teraz okopów rosyjskich. Oni mi mówią, że naprawdę jest bardzo trudno ich przejąć, te okopy, z jednej prostej przyczyny, bo nie zawsze rosyjscy żołnierze chcą się poddawać do niewoli. Raz, że przepełnieni tą ideologią rosyjską, propagandą, ale bardzo często dlatego, że dla nich jako tako powrotu nie ma. Dla nich jedynym sposobem właśnie jest przeżycie na polu walki i liczenie na to, że będą mogli wrócić do swoich rodzin i albo im się skasuje wyroki, albo zarobią pieniądze, żeby pokryć długi rodzin. Pamiętam kiedyś moja redakcyjna koleżanka z Radia Wnet, Daria Hordiko, rozmawiała z panią Romanową, panią prezes takiego stowarzyszenia Fundacji Rosyjskiej Ruś Sidiaścieja, która zajmuje się od wielu lat pomocą skazanym i osadzonym więźniom na terenie Rosji. I oni mają dobrze udokumentowany ten projekt K, czyli projekt Kremla rekrutacji żołnierzy zarówno do grupy Wagnera, jak i teraz do Ministerstwa Obrony. I ona mówi, że często były tego typu sytuacje, że rodziny na przykład nie chciały, żeby ich bliscy współpracowali z prywaciarzem tak zwanym, czyli z Wagnerem, ale z Ministerstwem Obrony jak najbardziej. I czasami się zdarzały też tego typu sytuacje, gdzie oni przy współpracy z ukraińskimi obrońcami praw człowieka znaleźli jeńca rosyjskiego, który już przez wiele miesięcy na początku był uznany za osobę zaginioną, a później za osobę, która zginęła. I na przykład okazywało się, że rodzina nie chciała witać takiego zmartwychwstałego członka rodziny z objęciami.
No, oni to tłumaczą w ten sposób, że ta osoba przysparzała kłopotów tej rodzinie, będąc no, osobą, która, no, przestępcą mówiąc. Tak, tak, tak. A jako nieodżałowany na Ukrainie bohater może przynieść pieniądze, więc fakt, że przeżył, no, raczej jest kłopotem niż... To też mówi wiele o Rosjanach, prawda? No, niestety, no, nie chciałbym generalizować o całym społeczeństwie, no, ale niestety społeczeństwo rosyjskie w ostatnich miesiącach, latach, dziesięcioleciach czy też stuleciach moim zdaniem nie zawsze było stawało na wysokości. To jest taka analogia do naszej polskiej historii. To jest to strzelanie do wrogów z diamentów, prawda? Krzysztof Kamil Baczyński, genialny autor, który zginął co drugiego dnia powstania warszawskiego. Gajcy, no to cała plejada wspaniałych ludzi, którzy napełnieni patriotycznym obowiązkiem poszli walczyć, tak samo jak w I wojnie światowej, jak w Legionach. Teraz Ukraina się z tym mierzy, niestety, że naprzeciwko hord po prostu kryminalistów, jakichś bandziorów, jakichś ludzi, którzy no właśnie chcą sobie pozabijać, pogwałcić, wysyła ludzi z najwyższych sfer swojego społeczeństwa. No niestety tak to się odbywa. Ja dzisiaj akurat uczestniczyłem w obchodach tragicznej rocznicy lwowskiej, mordu na profesorach lwowskich, który dokładnie nad ranem 4 no. lipca się odbył. Wybito wtedy, zamordowano całą plejadę, elitę lwowską, lwowiaków. Niemcy się nauczyli po doświadczeniach krakowskich. W Krakowie przecież oni większość w 1939 profesorów aresztowali, ale później część musieli wypuścić z obozów i więzień. We Lwowie oni nie popełnili tego błędu i wymordowali po prostu 30, na sam początek, 37 lwowskich tak. wybitnych profesorów. I tak się zastanawiałem właśnie myśląc o tym, co się odbywało wtedy we Lwowie. Przecież Rosjanie, ten układ totalitarny, system totalitarny na Ukrainie robi to nadal. Oni wchodząc na dany teren mają tak samo jak Niemcy w 1941 roku mają przygotowane listy do eliminacji. I jak najbardziej na tych listach też są naukowcy. No taka jedna działacze. Uwaga z mojej strony, nie wiem, czy pan się zgodzi, czy nie, że to byli polscy profesorowie tak, i nazwanie ich profesorami lwowskimi to jest takim elementem depolonizacji no tak. Lwowa. Ja to przynajmniej w jakim tak, stopniu tak odbieram. Ma pan redaktor w 100% rację, dlatego Polacy z Lwowa, jakby to też dziwnie nie wyglądało, mają dwa pomniki. Jeden pomnik, który jest bardzo ładnym pomnikiem, tylko to jest ten nowy pomnik właśnie z przykazaniami, gdzie jedno przykazanie, piąte przykazanie nie zabijaj, jest niejako wysunięte, jak wypada z tego pomnika. Ale powyżej jest miejsce, gdzie de facto zostali właśnie pochowani po spaleniu lwowscy, polscy profesorzy. Jest pomnik, który został postawiony rękoma Polaków. To jest dużo mieszkańców Lwowa, lwowiaków. To jest dużo skromniejszy pomnik, ale tam też co roku są składane więcej i zapalane znicze. I w 100% z panem redaktorem się zgodzę. Mija tydzień, jak prezydent Andrzej Duda był na Ukrainie w ramach Święta Narodowego. No to wszystko bardzo ładnie przeszło. Natomiast pod koniec rozmowy, pod koniec konferencji prasowej pan prezydent Zełenski powiedział, że kwestie importu zboża do Polski, tego zakazu 4 zbóż, to on nie tyle będzie omawiał z prezydentem Polski, co z panią von der Leyen. Czy jest jakaś szansa, że pan Zełenski nie wie, jakie są relacje między Polską a Komisją Europejską? Znaczy wydaje mi się, że nie, że pan prezydent Zełenski powinien być dobrze poinformowany. To dlaczego to powiedział? No nie wiem, to było w sumie niepotrzebne, bo pomimo tego, czy to było zauważone przez ukraińską prasę? Wydaje mi się, że nie. Jestem przekonany, że nie, że większość przestrzeni informacyjnej ukraińskiej święcie wierzy i święcie jest przekonana w to, że relacje polsko-ukraińskie są na najwyższym i na najlepszym poziomie od praktycznie zawsze. I taki mit faktycznie, znaczy nie wiem, czy to mit, bo faktycznie tak jest, że te relacje są na dosyć wysokim i dobrym poziomie. Niemniej jednak wydaje mi się, że nadal część komentatorów i politykumu ukraińskiego przybywa w takiej paradygmie zwierzchności Brukseli. Tak, że to pani
von der Leyen jako szefowa Komisji Europejskiej, jest również szefem Andrzeja Dudy, premiera Morawieckiego. Niestety tak to w jakim stopniu przestrzeń informacyjna ukraińska tak rozumiem. To jeszcze jedno pytanie, bo w tej ukraińskiej przestrzeni medialnej bardzo często pojawiają się polscy politycy. Są to niemal, nie wiem, ja tylko spotkałem polityków opozycji ostatnio. Aleksander Kwaśniewski na początku czerwca, Michał Kamiński, który no, ośmiogwiazdkował tutaj na antenie telewizji Espresso przy współudziale dziennikarzy, którym się bardzo właśnie nie podoba, nie wiem, fakt, że w Polsce jest utrudniony dostęp do aborcji, czy też niedziele, sklepy w niedzielę są zamknięte. Oni bardzo się tak identyfikowali z celami polskiej opozycji. Czy ci ludzie wiedzą, co by było, gdyby opozycja rządziła w 2022 roku? Czy jakieś mają logiczne związki między 2014 i praktycznym brakiem pomocy dla Ukrainy, a teraz... Ja mam wrażenie, panie redaktorze, że część właśnie przestrzeni informacyjnej jest trochę oderwana od rzeczywistości i nadal żyje wymyślonej rzeczywistości, stworzonej w swojej bańce informacyjnej, którą sami sobie stworzyli. I czasami te poglądy polityczne stają powyżej racjonalności. Tak? Teraz największym problemem jest przecież Federacja Rosyjska i wojna w środku Europy, którą rozwiązała Federacja Rosyjska. A ja mam wrażenie, że część dziennikarzy, komentatorów, naukowców i przede wszystkim polityków nadal jest, bawi się w gierki polityczno-ideologiczne. I oczywiście część przestrzeni informacyjnej powyżej wszelkiej racjonalności stawia szeroko rozumiane wartości europejskie. Ale ja tak mam jak wrażenie, oni sobie je wyobrażają. No właśnie, mam wrażenie, że bardzo różni od społeczeństwa ukraińskiego. Że dla społeczeństwa ukraińskiego wartości europejskie znaczą co innego niż dla części przestrzeni informacyjnej, medialnej przestrzeni. A proszę powiedzieć, że pan się spotkał jakoś w ostatnim miesiącu z jakąś relacją z Polski, która przewidywałaby na serio argumenty obozu w Polsce obecnie rządzącego. No, mieszka tutaj 2 miliony Ukraińców. 800 tysięcy do 1 200 000 kobiet przyjechało, z dziećmi przyjechało i też tutaj mieszka. Przewinęło się 5 milionów mieszkań Ukraińców. A do Kijowa na Ukrainie docierają wiadomości z Gazety Wyborczej i TVN-u. No właśnie, mam wrażenie, że po prostu nadal część przestrzeni żyje, jest zawieszona w latach, pod, nie wiem, 2008 i trochę wzwyż. I faktycznie ta Gazeta Wyborcza jest traktowana jako pierwsza gazeta niezależna. Ach. To tak to wygląda niestety, proszę państwa. No ale cóż, trzeba się z tym... Mam takie wrażenie, ale to się zmienia i część pewnie dziennikarzy ma lekki dysonans poznawczy, tak? Bo z jednej strony widzą, co się odbywa teraz i mają porównanie do tego, co było w roku na przykład 2014, 15, 16. Jakby pan tak poza anteną wskazał nam tych dziennikarzy, takich najbardziej aktywnych na ośmiogwiazdkowym polskim froncie, to może chętnie byśmy z nimi porozmawiali, ale to przy innej okazji. Artur Żak, Nowy Kurier Galicyjski, był gościem Republiki, Dnia z Republiką. Dziękuję pięknie. Dziękuję, kłaniam się nisko. A my, proszę państwa, zostajemy z telewizją Republika. Za chwileczkę europoseł Bogdan Rzońca.